Mamy zimę przed sobą, a ja was bardzo zapraszam do kolejnego odcinka Zagrajmy w Sonic 3D Flicky's Island na Sega Saturn. Mam przy sobie taką małą naklejkę z logiem tej konsoli. Kiedyś wam ją pokażę w oddzielnym filmiku, ponieważ jakiś czas temu to kupiłem w jakimś takim małym wybryku, celu i postanowiłem, że będę ją miał przy sobie podczas tego let's playu i jeszcze kilku innych gier na Saturna, ponieważ ostatnimi czasy mi się po prostu ta konsola od zawsze, ale tak mi się po prostu podoba, tak mi się podoba ta konsola, że aż idzie o zawrót głowy, naprawdę, po prostu. Ma ten swój specyficzny styl i naprawdę to fuck. I to jest najważniejsze w tej konsoli, żeby ten styl mieć i godnie reprezentować, o może tak powiem. Dobra. Bodajże chyba już zrobiliśmy te wszystkie szmaragdy, ale nie pamiętam już właśnie w której grze to było. Ja już nie pamiętam, powiem wam, nie pamiętam za bardzo w której grze co przechodziłem, ale możemy tutaj na razie ładnie się bawić. Okej, ostatnio prasa mnie troszeczkę, tu Knuckles jest, zaraz, a tam chyba jest wyrwa w ścianie. Nie, tak mi się wydawało. Nie, wydawało mi się. Ostatnio czas, praca mnie w ogóle pochłonęła i nie robiłem filmików na YouTubie. Po prostu nie mogłem się wyrobić w czasie, w tym był problem. Czekajcie, zapiszę sobie. Na zero. Tak, szybciej, zapisuj. No i generalnie były tam jakieś małe problemiki w pracy, ale to takie tam małe wypadki się zdarzały, takie z mojego oczywistego błędu. Nie jestem idealny. Każdy popełnia błędy, nawet w pracy. I to wcale nie jest coś naprawdę, nie wiem, ponad. Ale wszystko jest dobrze, nic się nie dzieje takiego. Na razie jest jak jest. Z Basią mamy sobie zamiar kupić taki śmieszny dodatek z Sonikiem. Tak, kontynuacja tego, co planowaliśmy już od jakiegoś czasu. Dobra, jedziemy dalej. Zaraz, tam coś było? Nie, dobra. Dzisiaj zaczyna się Euro 2016 we Francji. Ojej. We Francji. Pierwszy mecz będzie Francja-Rumunia. Ja obstawiam od razu, że Francja wygra. W gospodarze raczej zawsze wygrywają. Oczywiście jeżeli zaczynają mecz, bo to u nas w Euro 2012 no to tak nie było za bardzo, bo my nie byliśmy pierwsi, a jak nawet już to nie pamiętam, po prostu mam prawo nie pamiętać jak to tam było. Aha, to się potem rozwali dopiero. Dobra, mam 50 pierścieni, poczekam aż ten pingwin trochę przejdzie, bo zanim to mnie załapie, to już bym leżał i kwiczał. Sobie jedynie te ptasiory tutaj wywalę do pierścienia i ja sobie tak, zapiszę grę 0 i sprawdzimy, czy faktycznie jeszcze jakieś są szmaragdy do dobierania, bo nie pamiętam. Zwyczajnie, ja już nie mam do tego pamięci. Dobra, zobaczmy, mam 51 pierścieni. I zobaczymy, czy faktycznie coś tam jeszcze będzie. I tak, zapisuję na 0, tak jak ja to robiłem wcześniej. I teraz tak, piątka? Dobra. A szóstka? Nie ma. No to mamy szósty poziom specjalny w takim razie. 6, żeby mi się nie pomyliło przypadkiem. Dobra, ciśniemy. Nie pokazałem wam jednej rzeczy odnośnie tych poziomów specjalnych, ponieważ przyciskiem B X, Y, Z nie działa. A i C to jest skok, a B można się przeturlać. Ale nie omija się w ten sposób kolców z kulami.
więc to jest co innego. Jak widzicie, mamy tu przezroczysty taki poziom, przezroczystą podłogę poziomu. I bardzo ładnie to wygląda. Widać, że Saturn jest zdolny do przekazywania takiej grafiki przezroczystej. Nikt nie powiedział, że Saturn tego nie umie. Czy, jak to się mówi po chłopsku, tego nie umi. No i dobra, mamy jakiś tam zapas pierścieni. O, save'nę sobie w dobrym momencie. Tutaj Sonic bardzo ładnie pokazuje środkowy palec. To znaczy nie, kciuk. Przepraszam, kciuk. Tak, to było to. Dobra, 150 pierścieni. I zaraz zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. W ogóle dzisiaj zrobiłem taki przedwczesny filmik na temat mojej kolekcji z Soniciem. Dlaczego przedwczesny? Bo 23, jak dobrze pamiętacie, czerwca Sonic będzie mieć swoje 25-letnie istnienie, urodziny. I ja z tej okazji trochę wcześniej nagrałem filmik. Damn it! Trochę wcześniej nagrałem filmik. Cholera jasna. Wow, jakie trasy. Nieźle. I mam nadzieję, że gdzieś tak uda mi się ten film wstawić. Cholera. Nie! Nie zebrałem wszystkiego. 5 mi zabrakło. Jeszcze raz. Wiecie, jakie są ważne save state'y? Szczególnie na w grze, gdzie nie ma za bardzo zapisywania. Takie ułatwienie. Kochane emulatory. Przecież nie, ja polecam mieć, jak macie zaparcie do konsol, to lepiej mieć konsolę, już oryginalną. No ale dobra, wracając do tematu, to jeśli tak myślę, że wstawię ten film 22 czerwca, tam jeden dzień wcześniej, to raczej nic złego się nie stanie, bo ja 23 będę w pracy, także ja nie będę miał już w ogóle okazji zrobić tego na czas. Nie chcę się też spóźnić, to jest bardzo wielki dzień. Ja tak uznaję, to będzie czwartek. I naprawdę to jest jedyny dzień na dany czas, ponieważ Sonic ostatnimi czasy ma bardzo niedobrze, a ja mam nadzieję, że będzie miał lepiej. Że będzie miał lepiej, chociaż Sega ostatnio niby coś tam kombinuje, aczkolwiek nie wiadomo, co się dzieje. Wyszedł niedawno trailer do najnowszego Sonica Boom na 3DS-a. I na razie wygląda ok, ale jak będzie naprawdę, dowiemy się dopiero pod koniec września, bo 27 września 2016 roku ma się pojawić druga część Booma. Ale wydaje mi się, że Sega nie będzie już inwestować w tą serię, bo to jest po pierwsze niszowa seria, a po drugie epizodyczna, taka spin-offowa, nie dotycząca w ogóle głównej osi fabularnej Sonica. Myślę, że do tego czasu, do lipca, na pewno dowiemy się więcej na temat przyszłości samej serii, bo no jestem trochę zaniepokojony tym, że tak się ostatnio źle dzieje. Zresztą jeszcze jedną ciekawostkę wam podam. Wiecie, że do najnowszej gry z LEGO, która ma się pojawić też we wrześniu, LEGO Dimensions, ma się pojawić, co ciekawe, to będzie gra, która będzie łączyła w sobie wiele takich znanych serii z filmów, z gier. Taki tam zlepek wszystkiego po trochu, nie? I tam, słuchajcie, ma być potraktowana taka mała część dotycząca Sonica. Mają być takie dodatki? Dodatki do pobrania, takie duże, płatne? I ma być tam seria Sonica. Ma być tam mnóstwo serii Batman, powrót do przyszłości, co tam jeszcze ma być? No dużo, dużo tych serii, nawet Portal będzie. Ta gra z tym śmiesznym, śmieszną mechaniką gry, przez te dziury przełazić i tak dalej, nie? Fuck! Cholerne pierścienie. Dobra. Więc ja mam nadzieję, że Sonic w końcu... Tu się nie traci pierścieni poprzez zamrożenie, jedynie poprzez wpadnięcie przez jakieś tam kolce lodowe, to tak.
No i dobra. Będę się uczył na błędach i nie zrobię tego samego. Moment. A ja tu byłem? Nie, bo ja byłem tu. A zobaczmy, co jest tam. O, a no tak, tu jest ten korytarz i tu coś będzie pewnie. O, życie. No i okej. Druga sekcja przed nami. Ja sobie save'nę. Trochę dziwnym momencie. Ale niech będzie. Ale ja myślę bardzo pozytywnie o serii Sonica, bo powiem wam, że w kilku momentach może i Sega zawodzi, ale miejscami jest tak, że Sega potrafi przywrócić nadzieję, tak jak to było przynajmniej przy Colorsach. Bo przy Colorsach to taka nowa nadzieja wróciła, że będzie trochę lepiej. I rzeczywiście... Aha, to ja się wróciłem niby. I nie ma co popadać w skrajności, bo jest... Chyba nie ma takiej serii gier, gdzie nie ma chociaż jednej czy dwóch słabszych gier. Zawsze taka seria się znajdzie. Ktoś powie, że GTA. GTA też ma słabsze części. Jak to nie? GTA też ma słabsze części, aczkolwiek one za bardzo, jeżeli chodzi o oceny, nie idą tak poniżej 60%. Aha, i tu trzeba iść. I później ta ślizgawka będzie. Ale mimo wszystko znajdą się gry w każdej serii, które będą no po prostu gorsze. Gorsze dla, może nie dla branży, ale ogólnie dla graczy. Damn it! Cholerny pingwin głupi. Bo to tak właśnie wygląda niestety. Ale nawet słabsza gra potrafi się podobać wielu osobom. Tak jest zazwyczaj. No. Ale patrzcie, co jest dziwne, nie? Seria Sonica, może i ma niektóre już te słabsze gry w większości. Oczywiście tych nowszych, nie mówię, że wszystkie są słabe, bo to zupełna nieprawda jest. Ale co do każdej gry jest taki śmieszny, może nie śmieszny, a taki dziwny troszeczkę, no przesąd nie, tylko takie faktyczne zdanie, że co do każdej gry z Soniciem, jednak soundtrack, oprawa dźwiękowa jest całkiem dobra, kurde, cały czas. No tu Tails jest, to nie, bo on będzie tu zabierał. Cholerny Thief jeden. I siasty, no, mówię, no... Przyszłość serii zależy tylko od Segi, nie od fanów. A wielka szkoda, bo fani, powiem wam, że fani to mają dosyć dobre, czasami lepsze pomysły niż sama Sega. Sama Sega. Ale warto zwrócić uwagę na to, że jednak Sega coś tam robi, żeby maskotka nie wyginęła, bo już dawno niektóre maskotki tak wyginęły, że nikt już nawet o nich nie pamięta pomału. No. Podobnie jest na przykład z Raymanem, bo nie wiadomo, jaka będzie kolejna gra z tym dziwnym stworkiem. No i jaka gra nowa wyjdzie? Nie ma żadnych nowych informacji od Ubisoftu. To samo z, no Mario to tam wiemy, ale z Crashem, no z Crashem to jest dopiero ciekawie, bo tam coś tam się ujawniło, że ma on być w Skylandersach, tych takich dziwnych stworkach i tak dalej, nie? Jako taki dodatek, ale to jednak nie wyczerpuje za bardzo zainteresowania fanów Crasha i no, pozostawia wiele do życzenia, nie? Może nie jestem fanem Crasha, ale lubię bardzo tą serię. Głównie za samą postać Crasha jest taka trochę walnięta. A właśnie wszyscy lubią takich walniętych bohaterów. No i dobra. Sonic też jest w wielu momentach walnięty, ale widzę, że bardziej on jest taki... W stosunku do Crasha, on troszeczkę tak zachowuje mimo wszystko taką... mniej jajcarski jest, aż tak, ale jednak potrafi rozśmieszyć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra. Dobra, trochę się rozgadałem. A mi tu trochę źle idzie. Bo tu kuszę. I śnieg trochę może rozpraszać. Dobra, tu spróbuję w linii prostej. Oj, na sprężynkę. Pięknie.
Zbieramy i nie przegrywamy. Super. A wiecie co? Ja sprawdzę, bo coś czuję, że przegapiłem jeden moment. Cofnę się z deka. A chyba się nie cofnąłem. Nie cofnąłem się. Zobaczę mapę. Dobrze, tu mapa jest. Nie, już zaraz koniec będzie. Zaraz koniec będzie. I faktycznie medal to są te continuousy. Jeszcze raz powtarzam, nie? Żeby nie było później niedomówień, że ja coś źle powiedziałem. Po prostu zdziwiło mnie to, że to medal to jednak są te, te części do tego jednego continuousa. A nie inaczej napisane, nie? No i znów muzyka się pieprzy. No cóż. Zwyczaj. Dobra. Wszystko zbieraj. Jeszcze trzy patałachy. Jeden już skacze jak powalony. I teraz ostrożnie. Tutaj milimetry są bardzo ważne. O, nawet nie musiałem używać mojego homing ataku. A tu jest koniec. Ja nie pamiętam tych poziomów za bardzo. No tak, może dlatego, że grałem w tą grę głównie z pośpiechu, bo ona jest bardzo długa. Po prostu, bo jest tyle zbierania tych ptasiorów, że to aż nudzi. Ale z drugiej strony... Co to dla mnie? No i dobra. Pierwszy akt skończony i myślę, że skończymy ten odcinek na rozpoczęciu ostatniego, albo jak skończę Special Stage. Zobaczymy, jak to jeszcze nam wyjdzie. Mamy 500 000 punktów. W połowie gry to jest bardzo dobry rezultat. To jest bardzo dobry wynik i trzymajmy się tych punktów, trzymajmy się. Okej. Mam przy sobie siódemeczkę, dzisiaj promocja była w Kauflandzie. Jedna puszka za złotówkę. Także grubo. W ogóle wczoraj miałem taką śmieszną sytuację, jeszcze wam opowiem, bo w pracy to było. Miałem przerwę, słuchajcie. Co ciekawe, ja w tej pracy obecnej mogę sobie na dowolną chwilę wyjść, jak nie ma klientów. I sobie coś zjeść, albo wyjść z MediaMarktu i mogę sobie połazić trochę po centrum handlowym. Nie, trochę się porozchodzić, także zdecydowanie lepiej niż tam, gdzie ja miałem poprzednio, czyli wiecie gdzie. Sami wiecie doskonale. I już tak zboczyłem trochę z tematu, ale wam mniej więcej opowiedziałem, jak ja to mam z przerwami. I na tej przerwie jadłem kanapkę, tak, bo miałem ostatnią kanapkę. I cholera, nie! Chciałem sobie wziąć picie, nie? Miałem 2 złote, wziąłem sobie 2 zeta do automatu. Tam były automaty tylko z produktami Coca-Coli, także z Pepsi, czy siódemki, czy Mirindy tam nie było. Były te odpowiedniki, ale wziąłem sobie właśnie Sprite'a dla spróbowania, tak, żeby już sobie odświeżyć smaki. I słuchajcie, automat, tam gdzie się wybiera Sprite'a, był trochę skopany, ponieważ, jak się okazuje, on jest tam chyba w jednym miejscu zepsuty i zamiast jednej puszki wyskoczyły 2. 2 za 2 złote. Piękne, nie? 2 puszki w cenie jednej. Prawie jak promocja. Wiecie, no nie. Ty kurna! Ja pierdzielę, nie lubię tego. Nienawidzę tego. Zaraz, można rozwalić to iglo? Nie, to jest dekoracja jedynie. Łe? Dobra. O, pięknie uderzyłem w pingwina w łeb. To już tu koniec? Ale krótka sekcja. Niemożliwe. O, to momencik, to zbiorę medal. Znaczy ten continuous. Jeden z continuousów. Strasznie krótkie to było. Jak to wygląda w ogóle na mapie? Aha. Ciekawie. No dobra. Dobra, jeszcze tu. No, także mówię, takie sytuacje się zdarzają. Zamiast jednej puszki normalnej wyskakują ci jedna bonusowa, nie? Tak jakbyś wiecznie żył na loterii.
Jak tacie o tym powiedziałem, to tata się po prostu uśmiał. A za to jedno picie praktycznie za darmo, nie? No. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o mojej nowej pracy, mojej już drugiej, w karierze zawodowej, to myślę, że taki film bym zrobił... Dzisiaj mamy piątek, 10. To tak na dniach, myślę, opowiem wam co nieco o mojej nowej pracy. I na razie to by było tyle. Myślę, że te informacje, co wam powiem, to zaspokoi wam ciekawość. Dobra, my tu się skupimy prędzej na Soniku 3D, bo tu się dzieje hardkorowo. Ja nie ufam temu panu na dole i ja wolę sobie zapisać. Mogę sobie save'nąć. Mikrofon niestety nagrywa tak samo, ale ja bym chciał zobaczyć to przy odszumieniu, bo Basia ma taki sam mikrofon jak ja. Kurde mać. Przestań strzelać. I nie wiem, jakby to wyglądało przy odszumieniu. W tym odcinku spróbuję odszumić trochę dźwięk z mikrofonu. Zobaczymy, jak on będzie brzmiał w tym odcinku. Ciekawy jestem. Tails, ratuj! Dobrze, 52. Wszystko mi zabrałeś, ty mały lisie. I ostatni przed nami poziom. Ostatni poziom specjalny w tej grze. Nareszcie, ziom, nareszcie. Dobrze, ciśniemy. Nie ma na to czekać. Wow, jakie fajne... Chciałem powiedzieć niebo. Wow! Ej, rzeczywiście. Niebo kosmosu, niebo wszechświata, nie wiem. W każdym bądź razie... O kurde, tu już będzie hardkorowo. Tu już będzie hardkorowo. Ale zauważcie. Tło nawiązuje do nazwiska. Do nazwy konsoli. Saturn. Dzieje się w kosmosie wszystko. Pęd! Jedziesz! Dobra, i przygotuj się na skok. I na następny. Tu już widzę, że tu będzie trochę hardkorowo. Takie spirale. Spirale trudności, skomplikowania głowy. Ojej, pominąłem tyle pierścieni, że aż wstyd. Nie skacz. Przynajmniej nie w tym momencie. Kurde. Jaki wianuszek problemów. Wianuszek problemów. Dobra, mam te pierścienie. Jest co najmniej okej. I Great Sonic, widzę cię od góry lekko. Skierowany na dół, ale wykierowany na prawo. No. Okej, 160. To teraz trzeba się postarać, bo będzie grubo. Fuck, nie! No ale słabo, czemu trzy pierścienie tylko? To za chciwość. Chciałem powiedzieć rozpusta, ale to nie. Rozpusta prędzej tych kolców. Rozpusta kolców. Dobra. Zachowuję zimną krew i się nie odzywam. O cholera. Więcej pierścieni, co to jest? Wow! Nie przygotowałem się. Zebrałem? Gówno. Patrz, jak mi ucieknie szmaragd. Ale fajne. Se biegnie mały. Dobra, jeszcze raz. Tym razem postaram się już tego nie skrzanić na koniec. Nie chcę tego robić. Skrzanienia. A nie! Już się zaczyna. Okej. Nie! Miałem tego nie robić. Co we mnie wstąpiło, proszę państwa?
Nie wiem, czy wam o tym mówiłem, ale takie moje plany w tym roku są, żeby kupić dwie konsole. Ewentualnie trzy. Przy dobrym rozmachu. Ale generalnie, dlaczego dwie? Bo brakuje mi jedynie... Fuck. No nie. Brakuje mi jedynie... Czekajcie, brakuje mi Wii U. Mam sobie zamiar kupić. Oczywiście nie samemu. No i mam ostatni szmaragd chaosu. W podobnym kolorze jak Sonic. Bardzo podobny. I PlayStation 4, tylko teraz są takie plotki i niedługo będą właśnie targi E3. Jeszcze taka mała adnotacja do E3. I ponoć wedle różnych informacji dziennikarskich ma być ogłoszony nowy model PS4. I mi się to osobiście nie podoba, ponieważ ja uważam, że to jest zgarszanie użytkowników Sony, którzy kupili nową konsolę i oni mieli w myślach, gdy kupowali sprzęt, w myślach, i to naprawdę w głębokich myślach, że przez co najmniej do 2021-2022 roku, na te parę lat, będzie konsola miała takie swoje rozsądne życie, istnienie, bez żadnych problemów. A tu się okazuje, że już dla Sony stary model PS4 okazuje się być niewydolny i w ogóle niepotrzebny, nie? Bo jest niby słaby technicznie. Ja was bardzo przepraszam, ale mi osobiście się to nie podoba i mogę na ten temat zrobić oddzielny filmik. Miałem już to od dawna zrobić, ale ja po prostu no pohamowałem się na razie. Ale widać, że Sony jednak coś kręci, bo gdyby Sony zaprzeczyłoby, od razu by o tym napisali. Ale wiecie, jaki byłby, jeszcze na chwilę, wiecie, jaki byłby najlepszy scenariusz? Żeby na E3 ogłosili, że jednak PS4 Neon się nie pojawi. W ogóle. Ale w to już od dawna wątpię. Ale gdyby tak było, Sony miałoby zajebiste prowadzenie się na rynku. Praktycznie już do końca generacji 8. To by było świetne, ale na razie jest jak jest, plotki są i to chyba już jest nieuniknione, że może się tak stać. W porządku. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, do zobaczenia w następnym odcinku w Soniku 3D. Będziemy się dalej bawić i już przechodzimy poziomy tak na raz, dwa i koniec. Do zobaczenia.